Hej, witam was w nowym filmie na kanale Ann Buffalo i mam dla was na początku kilka informacji. Informacja numer jeden, jesteśmy w Korei, ponieważ niektórzy nadal pytają, gdzie my jesteśmy, ewentualnie się dziwią, że jesteśmy w Korei, więc tak, jesteśmy w Korei od 4 lipca i będziemy tutaj przez następne kilka miesięcy do kolejnego 4 lipca. Więc idąc za tym tropem, jeżeli jesteście zainteresowani filmami z Korei, to oczywiście zapraszamy was do subskrypcji tego kanału, zostawcie łapkę w górę i oczywiście zaobserwujcie też inne nasze social media, jak Instagram czy TikTok, ponieważ tam wrzucamy posty, są rolki, są TikToki. Jeżeli też macie jakieś pomysły na filmy, które możemy nagrać w Korei, to oczywiście sekcja komentarzy jest wasza. Ale przejdźmy do punktu drugiego tego filmu. Mianowicie, widzicie teraz, jest 2 października i dokładnie za 20 dni wybieramy się na koncert Stray Kids w Seulu. Jak możecie się domyślić, zdobycie biletów na koncert Stray Kids nie było proste, wręcz przeciwnie, było super trudne i skończyło się tak, że oczywiście nie zdobyłyśmy tych biletów. Więc musiałyśmy poprosić kogoś, żeby nam te bilety kupił. Więc dzisiejszy film to tak naprawdę takie story time połączone z unboxingiem, ponieważ mam tutaj 3 ofoliowane, świeże, jeszcze pachnące albumy Stray Kids 5 Star. Ja wiem, że one wyszły w czerwcu, trochę mamy opóźnienie, ale w czerwcu ich nie zdobyłyśmy właśnie ze względu na to, że chciałyśmy je zdobyć w Korei i to się jakoś tak przeciągało, one już trochę u nas leżą i w sumie teraz jest taka idealna okazja, żeby wam opowiedzieć o tej historii z biletami, żeby wam pokazać te płyty. To nie jest najnowszy album, więc nie byłby hitem na YouTubie, więc uznałyśmy, że po prostu połączymy ten unboxing z czymś innym i w międzyczasie będę wam opowiadać o tej historii z biletami, która nie jest tak naprawdę tylko historią z biletami, ponieważ ta historia cała jeszcze się łączy właśnie z tymi albumami i jeszcze z tym, o co ostatnio zaczęliście nas pytać na Instagramie, czyli o programy muzyczne. Jakiś czas temu na naszym Instagramie pojawiła się relacja, że miałyśmy okazję uczestniczyć w Music Banku pierwszy raz w życiu i odpowiadam tutaj na to pytanie, które ostatnio przeczytałam na Instagramie, mianowicie było to pytanie, kiedy pojawi się film na temat Music Banku? Odpowiedź brzmi nigdy. Ponieważ ten film powstał, powiem wam szczerze, że ten film powstał, nagrałyśmy dla was takie właśnie kolejne story time, które zajęło nam 1,5 godziny. Chciałyśmy, żeby ten film trwał tak mniej więcej max 20 minut. Jeszcze miałeś wstawki z końcówki, nawet nie z Music Banku, z jakby z tego odjeżdżania idoli po Music Banku, więc te rzeczy istnieją, one są, mamy dowody na to, że tam byłyśmy, ale film nagrałyśmy, film wyszedł nam totalnie beznadziejnie, więc wylądował w koszu Windowsa, więc niestety nie ma tego filmu w tym momencie, ale jeżeli chodzi o to, to muszę wam tak naprawdę przytoczyć tą całą historię, która się tam wydarzyła, bo to się zaczęło od tego, że ja bardzo dużo czasu spędzam na Instagramie i kiedyś Instagram mi uświadomił, że spędzam tam tak po mniej więcej po 9 godzin dziennie i ja wiem, że to jest bardzo dużo bardzo źle. I w którymś momencie na nowym telefonie wyłączyłam opcję w ogóle sprawdzania tego, ile czasu tam spędzam. Po pierwsze dla dobra baterii tego telefonu, po drugie dla dobra mojego własnego psychicznego, żeby nie wiedzieć, ile czasu ja marnuję na Instagramie. Tylko, że na Instagramie w Korei wyskakują mi rzeczy, które mnie naprawdę interesują. I któregoś dnia, jak sobie scrollowałam, już będąc w łóżku, Instagram, to nagle wyskoczyła mi właśnie reklama sponsorowana strony K-Stairway, która oferowała bilety na programy muzyczne, jak właśnie m.in. Music Bank, czy M Countdown, czy cokolwiek innego. I ja weszłam tam, w ogóle miałam robić unboxing, ja tylko macham tym albumem i mówię, co się dzieje. Więc uwaga, plakat w tej wersji prezentuje się tak. I to jest najbardziej zwyczajny plakat, jaki ja chyba w życiu widziałam, ale jest bardzo ładny, chociaż zaraz jeszcze muszę zobaczyć. Tak, jest bardzo ładny. W ogóle mamy taką pustą ścianę za sobą, ona jest tak kusząca. Wracając do tematu, zaczęłam przeglądać usługi strony K-Stairway i tam znalazłam właśnie taką opcję, że możecie się zapisać albo na jakiś program muzyczny. Jest też merch K-popowy, są albumy, są fotokarty, są lightsticky, są 3 różne rzeczy i właśnie te albumy, tak dokładnie, te albumy też pochodzą ze strony K-Stairway, której usługi postanowiłyśmy przetestować na każdej płaszczyźnie, zarówno jeżeli chodzi o Music Bank, jeżeli chodzi o merch, o fotokarty, o albumy. Zaraz, za chwilę, dosłownie jak skończę nagrywać ten film, to zamierzam zamówić lightstick, ponieważ ten lightstick, który zostaje, należy do Ann, ale to jest poprzednia wersja, więc w sumie obie chciałybyśmy tę nową. Skracając tę historię, bo mi albumów zabraknie, żeby wam to opowiedzieć, poszłyśmy na ten Music Bank, faktycznie udało nam się zdobyć wejściówki na Music Bank, poszłyśmy, zobaczyłyśmy, New Jeans na żywo na przykład zobaczyłyśmy, ale potem właśnie zamówiłyśmy albumy, ale może ja najpierw obejrzę w ogóle, co tu się dzieje, ponieważ znowu coś na mnie wypadło i to są chyba dodatki, zaraz obejrzę sobie fotobooka, ale najpierw zobaczymy dodatki w tym albumie. Trochę tu tego jest. Mam tutaj mojego drugiego biasa w Stray Kids, czyli Ayena. Są naklejki. Jeszcze więcej naklejek, chyba długimi nogami. Tak. To jest chyba pocztówka, chociaż ma jakiś taki dziwny papier, który wygląda jakby to była naklejka. Nie wiem, to jest w ogóle w formie takiego komiksu. I uwaga, co tu się... Dobra, nieważne! W każdym razie mamy karty Bang Chana i Lino.
Dokładnie tak wyglądają te karty, są przecudowne. Anne już tam widzę, coś tam podskakuje, klaszcze. Anne nie wytrzymała, wstała i zaczęła klaskać, ponieważ mamy kartę Lino. Więc jak już mamy te albumy i możemy polecić usługi Kay Stairway, to uznałyśmy, jako że oczywiście nie da się w dzisiejszych czasach kupić absolutnie żadnego biletu na koncert w Seulu. Anne kupiła jakimś cudem bilety na NCT i Lee Chill, ale ona kupiła jeszcze w Polsce. Klikałyśmy wtedy 40 minut w te miejsca, żeby zdobyć cokolwiek. Zdobyła miejsce w jakimś kosmosie, ale zdobyła. Oczywiście dzięki membershipowi, które potem w ogóle wygasły, bo SM poszło do hype. Mój membership EXO też sobie odszedł ode mnie. No ale jeżeli chodzi o membership Stray Kids, to nie da się go kompletnie kupić, ponieważ jest tylko dany okres, kiedy możecie to zrobić. I oczywiście to nie jest teraz, a my nie kupiłyśmy tego membershipu wcześniej, więc jak już pojawiły się bilety na koncert, który został w ogóle przełożony, miał się odbyć 30 września, został przełożony na 21-22 października, ponieważ JYP powiedziało, że chce, żeby więcej z tej przyszło i w ogóle, więc zmienili i venue, w sensie i arenę, i salę halę koncertową zmienili na większą i zmienili też datę. Kolejny bardzo ładne zdjęcia, a to jest bardzo ładne zdjęcie Hyunjina. Przepraszam, że pokazuję tylko swoich biasów, i żeby Anne nie była niepocieszona, to pokażę też jeszcze Felixa, czyli poprzedniego biasa. Czekajcie, ja w ogóle wszystkich go pokażę. Dobra, proszę bardzo. Jungbin. Z tygrysem. Lino z tygrysem. A co jest z tym tygrysem? Ten tygrys jest w ogóle jakiś dziwny. Ale Lino jest bardzo ładny. W ogóle ma kolczyk w brwi i w brodzie. Ja to wezmę tutaj bliżej, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy widok. Tak. Kogo my tu jeszcze mam? O, Matko Boska! W ogóle ja pamiętam moje unboxingi na kanale innych albumów Stray Kids i tam zawsze z jakiegoś powodu Lino mnie nokautował w każdym, dosłownie każdym fotobooku i no bagam, no ale no, no jest jak jest, Bangchan wygląda, tak? Jeszcze mi zabrakło chyba dwóch członków, jeżeli potrafię liczyć. Tu jest Han, prezentuje się tak w tej sesji i jeszcze Seungmin wygląda tak, więc bardzo fajna jest ta sesja. Płyta, jakby ktoś pytał, wygląda tak. Ale co ja mówiłam? A, no i nie miałyśmy tego membershipu, więc nie mogłyśmy skorzystać z tego przed. To się przedsprzedaż po polsku nazywa, tak? Więc no niestety, no potem się okazało, że jak już weszły generale, to tych generali oczywiście nie było. Znaczy były. Ogólnie to chyba były z tego co pamiętam, tylko nie dało się ich kupić, bo w Korei jest tak genialny system biletowania, że w momencie kiedy wy kupujecie jakiś bilet, to ktoś inny nadal może go kupić. I jeżeli wy chcecie kupić jakiś bilet, to się nagle okazuje, że ktoś inny go w tym momencie kupuje. Jak już klikacie tak w nieskończoność te wszystkie siedzenia, które widzicie, a potem już klikacie po prostu gdzie popadnie, w jakiekolwiek siedzenie, które widzicie dostępne na arenie, to wyskakuje, mam tam taki piękny komunikat. Niestety ktoś inny w tym momencie kupuje to miejsce. Więc no, sorry, nie. Ale miałyśmy taką sytuację, że faktycznie mogłyśmy zdobyć te bilety. Kolejka jakoś w ogóle na Generala, ta kolejka internetowa do biletów, nie była jakaś wybitnie długa. To było w ogóle chyba poniżej 1000. Jak chciałyśmy kupić bilety na Seventeen, co oczywiście też nam się nie udało nawet z membershipem, ponieważ koreański system kupowania biletów, to wtedy byłyśmy z to 20-tysięczne w kolejce. Też nam się nie udało, bo w momencie, kiedy już Anne płaciła za bilety, nie, ona już nawet za nie zapłaciła, no już przeszło wszystko, było spoko. Wpisałyśmy numer karty, czy tam innego PayPala, już nie pamiętam nawet, jak próbowałyśmy za to zapłacić i wszystko przechodziło, miałyśmy już te miejsce, w ogóle fajnie, 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 nagle było jak błąd. Bardzo dużo napisów po koreańsku, włączamy translator i nagle się okazuje, że no sorry, błąd w płatności, ktoś inny kupił to miejsce. Ta. Więc pozostało nam ostatnie koło ratunkowe w postaci Kay Stairway i tutaj mam kolejny ten właśnie mini fotobook. Ta wersja w ogóle jest totalnie inna od tej poprzedniej. Hyunjin z zielonym futerkiem. Tak prezentują się te zdjęcia, to akurat mogę wam bardzo łatwo pokazać. Plakat tej wersji wygląda tak. Ja nawet z tyłu jak prześwituję, to widzę, że jest super ładny. Miałam rację, jest super ładny. Więc postanowiłyśmy poprosić Kay Stairway, żeby kupiło nam te bilety na to Stray Kids. Bo właśnie oni mają takie usługi, że mogą wam pomóc kupić bilet na koncert, bo oni wiedzą jak, bo oni potrafią koreańskie systemy klikać i potrafią to jakoś ogarnąć. I ja widziałam dość sporo relacji, jak był koncert Siugi, na który też notabene się nie dostałyśmy, ponieważ mimo membershipu BTS też nie dało się kupić tych biletów. Ciężkie westchnięcie. A wtedy niestety, jak był ten koncert Siugi,
to jeszcze wtedy nie wiedziałyśmy o istnieniu tej strony. Dosłownie chyba 2 dni po koncercie Siugi ja ją odkryłam i wtedy właśnie widziałam jeszcze repostowane relacje innych osób, które dziękowały tej stronie za zdobycie biletów na koncert Agusta Dee w ostatniej chwili, albo w ogóle za zdobycie tych biletów, więc jakby to mnie zaintrygowało i postanowiłyśmy poprosić tę stronę o pomoc w zdobyciu takich biletów na Stray Kids. Oczywiście jeżeli chodzi o ceny, to one są troszeczkę droższe, wiadomo, to jest jakaś usługa, więc jakaś opłata za tą usługę musi być, ale warto, moim zdaniem warto, ponieważ w tym momencie mamy 2 bilety na Stray Kids, już nawet nie wiem w jakim rzędzie, nie wiem w jakim sektorze, że totalnie to nie obchodziło. W dodatku chciałyśmy 2 te bilety, więc to jest jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ osoba z tej firmy, która nam spróbuję to załatwić, musi ci wyklikać 2 te bilety, a my nawet jednego mamy z nami, nie potrafiłyśmy wyklikać, bo był kupowany w tym momencie. Więc mamy jakimś cudem, dosłownie, mamy jakimś cudem te 2 bilety na Stray Kids. Uwaga, dodatki, pauza, pauza, pauza. Mam ten mini poster, tym razem mam ten mini poster z Singminem. Są oczywiście te same naklejki, jest ten sam, ten mini komiks. Zawsze wiedziałam totalnie, że jak ja już odpalam kamerę i robię unboxing Stray Kids, to zawsze się dobrze kończy. Tak, więc uwaga, w tej wersji mamy Felixa i Hyunjina. Tak, tutaj Felix i Hyunjin, proszę bardzo, fokus na to, nie na mnie. Przecudne karty. Czyli znowu mamy szczęście, bo Felix chyba nadal jest biasem Anan. Czy Felix nadal jest twoim biasem? Polino. Ciekawe, która wersja będzie mi się podobała najbardziej. Widzę, że ta już ma dość spory potencjał. To jest Hyunjin w ogóle na głośnikach, on w ogóle gwiazda roka tutaj, więc już widzę potencjał. Han, bardzo ładne zdjęcie, mój pierwszy bias w ogóle w Stray Kids. Gdzie jest Lino? Lino zawsze jest gwiazdą moich unboxingów Stray Kids. Gdzie on jest? Tu! Okej, Lino w tej wersji, niech to światło przestanie się odbijać, Lino w tej wersji wygląda tak. Akurat otworzyłam na jego części fotobooka, proszę bardzo. Pani Lino, zgłoście się w komentarzach. Ayen wygląda tak. Zaraz ocenię, kto wygląda najlepiej. Hyunjin. Tutaj mamy Singmina, który wygląda tak. Han wygląda tak, to już wcześniej pokazywałam w sumie dość podobne zdjęcie. Changmin wygląda zaskakująco dobrze. Mamy Felixa. I jeszcze potrzebujemy Bangchana. Akurat mam Felixa z Bangchanem. Więc tak się prezentuje ta wersja fotobooka. Od razu sięgam po kolejną i otwieram, żeby zbytnio nie przedłużać. Na pewno każdy z was już ten album widział, ewentualnie każdy z was już ten album posiada. Dodatki, liczą się dodatki, wszyscy wiem, że liczą się dodatki. Byłam confused przez chwilę, bo to jest dosłownie ta sama wersja, która była w tej poprzedniej. Ja się zastanowiłam, czy coś jest nie tak z albumami, ale to jest inna wersja. Ale w środku to jest to samo, więc jak widać to po prostu było losowe, więc mamy dosłownie identyczną wersję tego mini fotobooka. I plakat. Prezentuje się tak. Mini poster z Bangchanem. Znowu to samo, naklejki, ten mini komiks. I uwaga, 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 uwaga. Co my tu mamy? Mamy dosłownie set Singmina, tak się to prezentuje, tak się prezentują jego karty. Bardzo ładne karty. Dobra, wracając do tematu, robiąc dalej unboxing, sprawdzanie jak wygląda... Ulala... Jak wygląda ta wersja. To tak, mamy bilety na Stray Kids. Idziemy. Będzie oczywiście vlog, możecie się spodziewać vloga, możecie się spodziewać relacji na Instagramie, pewnie jakieś rolki i tak dalej, ale jeżeli chodzi jeszcze o tę stronę, to jeżeli byście byli zainteresowani, a widziałam, że zainteresowanie jest, my osobiście się same tym interesujemy, bo widzicie jak jest, a bardzo, bardzo się przydają takie usługi, to na tej stronie możecie kupić bilety nie tylko na koncerty, ale też właśnie na eventy, jakieś takie większe. Są bilety na Gangnam Festival na przykład, są bilety na galę rozdania nagród. Bilety co prawda są drogie, ale warto na taką galę pójść przynajmniej raz, jeżeli macie taką okazję i jest się w danym momencie w Korei. Więc takich eventów jest sporo, są właśnie te wszystkie programy muzyczne i to możecie sobie wybrać na jakikolwiek, tam są wszystkie wypisane, więc to jest mega fajne i mega pomocne. Szczególnie jak nie wiecie jak kupić, albo nie macie szczęścia, tak jak my w tym roku kompletnie, na jakikolwiek koncert poza NCT. Na iHypet też nam się udało kupić bilety, ale to cudem, totalnie cudem, ponieważ nie kupiłyśmy jej oczywiście ani w przedsprzedaży, ani w pierwszej turze, ani w drugiej, ani w żadnej. Tylko jakby później dopiero tak
Przypadkowo Ann weszła na tę stronę jeszcze raz, ponieważ Ann, jeżeli nie wiecie, to teraz się dowiecie. Hobby Ann to jest sprawdzanie Interparka, jest 24 i Melon Ticket wieczorami, więc Ann wieczorami zamiast, nie wiem, siedzieć przed telewizorem, oglądać jakiś program, nie wiem, pić kakao, to po prostu scrolluje strony z biletami. I nagle się okazało, że tam wróciło bardzo dużo biletów na Enhypen. Po prostu system wywrzucił te, które były kupione nielegalnie przez te wszystkie masterki i tak dalej. To w ogóle jest osobna historia, więc mogę na ten temat coś nagrać, możemy sobie porozmawiać na temat tego, jak absurdalne jest dzisiejszy czas kupowanie biletów na koncerty K-popowe, bo to jest mega trudne. Ale jeszcze jedna rzecz, tak spojrzałam w dół i teraz sobie uświadomiłam, bo dużo stajki nagle jest w moim życiu, ponieważ na tej stronie są też magazyny i te magazyny w sumie zapomniałam kompletnie, skoro specjalnie je tutaj położyłam. Te magazyny też pochodzą z tej strony K-Stairway, więc jeżeli chcecie znaleźć właśnie jakieś magazyny z idolami na okładce, tutaj dla przykładu jest okładka z Hyunjinem, to też możecie je tam znaleźć. Tutaj mamy okładkę z V. I jest jeszcze okładka z Jungkookiem, dwustronna, to jest w ogóle japońska gazeta, więc takie też są dostępne, ale ta gazeta to w ogóle jest fenomen, bo to jest cała gazeta jakby z tym Jungkookiem i różne rzeczy tam są w środku. Więc różne rzeczy możecie tam zdobyć, więc my jak najbardziej polecamy. Nie bójcie się formularza, to wszystko się odbywa przez taki formularz, który wygląda jak formularz Google, gdzie musicie podać swoje dane, ale nie bójcie się, to jest w pełni bezpieczne, bo już testujemy to, jak widzicie, któryś raz z rzędu, ale ja tu jestem zadowolona. Mamy Hyunjina, mamy Liną, więc z tego jesteśmy zadowolone najbardziej. Oczywiście cała reszta dodatków też jest super. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to piszcie albo w komentarzach, albo wysyłajcie do nas wiadomości prywatne. Ja tam lubię czytać komentarze, lubię na nie odpisywać, bo to mi jakoś tak sprawia taką radość. Bo wiem, że jesteście zaangażowani, ja się też angażuję, więc jest jakoś tak fajniej. I tworzy się jakaś taka więź z widzami, to jest super. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście łapki w górę, subskrypcja, komentarz na dole koniecznie. Jeżeli nie na temat K-Stairway czy jakichkolwiek innych rzeczy, to napiszcie chociaż, kto jest waszym biasem w Stray Kids i od jakiej piosenki zaczęliście ich stanować. A ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.